Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny poradnik gitarowy. Dzisiaj opowiem wam o tym, jakie są najczęściej spotykane błędy wśród początkujących gitarzystów, przede wszystkim samouków. Niektóre błędy będą głupie i widoczne na pierwszy rzut oka, ale niektóre nie są tak do końca oczywiste, więc warto oglądać do samego końca, gdyż przygotowałem dla was też specjalny konkurs. Jeżeli ten odcinek się wam spodoba, to koniecznie napiszcie o tym komentarz, gdyż mam jeszcze kilka tego typu, związanych z konkretnymi technikami gitarowymi. Tyle słowem wstępu, zaczynamy odcinek! Pomysł na dzisiejszy odcinek zrodził się bardzo spontanicznie. To był pracowity tydzień. Nagrałem dwa 30-minutowe odcinki dla moich patronów. Pierwszy o improwizacji w tonacji, drugi o improwizacji w skalach modalnych. Ale postanowiłem też zrobić coś dla wszystkich widzów. A takie tematy jak dzisiaj są zawsze chętnie klikane i mogą oszczędzić samoukom początkującym bardzo dużo kłopotu. Pierwszy, najważniejszy błąd, z którym się spotykam w swojej karierze nauczyciela, to jest zbyt długie oglądanie filmów na YouTubie. I może to brzmieć trochę, jakbym sobie strzelał do własnej bramki, ale tak dokładnie jest. Większość amatorów, gitarzystów, samouków więcej czasu spędza na oglądaniu filmów w internecie niż na ćwiczeniach gry na gitarze. I właśnie ostatnio dyskutowaliśmy z patronami na ten temat. Najczęstszym problemem, który się pojawia, to jest skakanie z filmu na film, jakby dopasowywanie treści nie ze względu na to, jaki macie poziom zaawansowania w grze na instrumencie, ale ze względu na to, co wasz ulubiony YouTuber właśnie wrzucił. Więc musicie tutaj być bardzo czujni, żeby nie porywać się na tematy, które są dla was w tym momencie nieosiągalne. Nie próbujcie ćwiczyć tappingu, jeżeli nie umiecie grać akordami. Nie próbujcie ćwiczyć szybkiego naprzemiennego kostkowania przebiegów po skali, jeżeli nie potraficie podstawowych bić akordowych. Jeżeli nie wiecie do końca, jak ćwiczyć, wedle jakiego schematu, jak sobie to poukładać, żeby robić sobie coraz trudniejsze zagadnienia, a nie zaczynać od końca i z pierwszolevelową postacią ruszać na ostatecznego bossa w grze, to zapiszcie się na jedną lekcję do nauczyciela, albo mogę zrobić taki materiał, jak uczyć się gitary krok po kroku. No ale to musicie dać znać w komentarzach, czy was to interesuje, czy nie. W każdym razie, najgłupsze, co można zrobić, i to może dla jednych się okazać śmieszne, dla innych może się okazać rzeczywiście tragiczne, bo to jest to, co właśnie w tym momencie robicie, to jest skakanie z tematu na temat. Dzisiaj uczę się tappingu, zagrywki tappingowej. Jutro uczę się biegania po skalach za pomocą naprzemiennego kostkowania. Pojutrze uczę się dwóch bić gitarowych, a po pojutrze fajny riff rockowy ktoś tam wrzucił i będę się go uczył. I teraz z tym problemem wiąże się kilka innych zagadnień. Po pierwsze, nie ćwiczycie rzeczy do końca, a więc odpuszczacie sobie w tym momencie, kiedy właśnie trzeba przycisnąć. A druga rzecz jest taka, że jesteście totalnie zakręceni i nie wiecie tak naprawdę, w którym kierunku wasze granie zmierza. Pamiętajcie, że zawsze powinno się ćwiczyć to, co się chce grać. Czyli jeżeli chce być gitarzystą rockowym, zajmującym się graniem w stylu Guns N' Roses, AC/DC, dajmy na to, to najlepszą szkołą nie będzie ogrywanie skal z góry na dół, tylko wzięcie sobie utworu, które się wam podobają, rozpracowanie ich i nauczenie się. To jest zdecydowanie to, co musicie robić. Czyli zaraz przejdę do drugiego problemu właśnie związanego z tym zagadnieniem, ale pamiętajcie, nie oglądajcie za dużo filmów na YouTubie, a jeżeli już coś oglądacie i twierdzicie, że to jest dobra rzecz do poćwiczenia, to poświęćcie temu trochę czasu. Ja nie po to wrzucam tak dużo filmów, żebyście co chwilę brali się za coś innego, ale po to, że mam różnych widzów na różnym poziomie zaawansowania. Dlatego niektórzy skorzystają z lekcji sweep pickingu, inni skorzystają z bić akordowych, a nie tak, że każdy musi od razu zrobić sweep picking, bicie akordowe, legato i w ogóle wszystko naraz. Ja wrzucam te filmy nie dlatego, że w danym tygodniu coś poćwiczyłem i myślę, że to jest dobry moment, żeby przez tydzień poćwiczyć dane zagadnienie, tylko że ja już gram na gitarze ponad 10 lat, sporo ponad 10 lat i odcinam troszkę kupony od tego, co wyćwiczyłem nie w tydzień, ale w miesiąc, rok albo nawet w okresie 5 lat. Także bądźcie cierpliwi, nie skaczcie z kwiatka na kwiatek i nie oglądajcie za dużo filmów na YouTubie. Nawet jeśli miałbym przez to stracić widzów, oglądalność, wolę, żebyście byli lepsi w grze na gitarze.
takiego poważnego problemu przechodzimy do trochę śmieszniejszych rzeczy, czyli do podciągania strun z tunerem. Nie wiem, czy ktoś z Was praktykował, ale słyszałem i też byłem świadkiem tego, że ludzie ćwiczą podciąganie strun nie na ucho, czyli nie ucho jest jakby takim kontrolerem tego, jak czysto podciągacie, tylko tuner, więc patrzcie wzrokowo na to, czy dźwięk jest dobry i nawet nie słyszycie, czy ten dźwięk jest dobry. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak ćwiczyć bendy, no to zapraszam do mojego materiału na ten temat, obszernego dość, w którym pokazuję właśnie, jak to robić poprawnie. W skrócie chodzi o to, że jeżeli podciągamy strunę, jeżeli bierzemy gitarę, podciągamy strunę, to najpierw sobie gramy dźwięk, do którego chcemy podciągnąć. Na przykład zagrajmy sobie dźwięk E. Przepraszam, to jest dźwięk D. To jest D. W ten sposób jeszcze nie patrzyłem na gry w D. I teraz, jeżeli chcę ćwiczyć podciągnięcie pół tonu, to zjeżdżam palcem pół tonu niżej i na ucho próbuję dostroić ten dźwięk. Ok? Czyli to nie ma być informacja wzrokowa na tunerze, tylko Wy to macie słyszeć. To jest podstawa, to jest w ogóle szeroko spotykany błąd wśród gitarzystów, że nie skupiają się na słuchu, tylko skupiają się na wzroku. Patrzą, czy docisnęli, a nie słyszą, czy docisnęli. Więc to też jest częsty błąd początkujących gitarzystów. Zwróćcie na to uwagę. Najlepiej ćwiczcie sobie takie rzeczy z zamkniętymi oczami. I dociągajcie. Potem full bend na tej samej zasadzie. Gram dźwięk docelowy i zjeżdżam sobie dwa progi niżej. I w ten sposób ćwiczę podciąganie. Nie tunerem, nie wzrokowo, nie na pamięć wzrokową. Potem pamięć mięśniowa się Wam wyrobi, że będziecie wiedzieć intuicyjnie, ile podciągnąć. Ale zawsze tutaj ma być informacja zwrotna, czy robicie to dobrze, czy źle. Nie tutaj, ani nie gdziekolwiek indziej, ok? Więc nie podciągajcie strun z tunerem, podciągajcie struny z uchem, kierując się tą zasadą, żeby zawsze sobie zagrać dźwięk referencyjny, do którego mam podciągnąć, a następnie podciągam strunę do tego dźwięku. Więc tyle w tym dość śmiesznym, ale też często spotykanym błędzie. Kolejny poważny i głupi błąd, jaki można popełnić, to jest ćwiczenie z metronomem. Ćwiczenie z metronomem. Wiecie, na czym to polega? Włączam metronom. Leci. I ćwiczę z metronomem. Domyślacie się, o co chodzi, prawda? Ćwiczenia z metronomem nie polegają na włączeniu metronomu i graniu swojego, tylko na świadomym graniu z metronomem w takim zakresie, że na przykład gram dokładnie to, co stuka metronom, a jeżeli umiem podziały rytmiczne albo umiem sobie wyobrazić dany riff z metronomem, czyli z tym głównym pulsem, to jakby moja gra koresponduje z tym metronomem. A więc, jeżeli nie macie zielonego pojęcia, jak zacząć, to włączcie sobie metronom i grajcie dokładnie z nim. A więc jeśli mam takie uderzenia, raz, dwa, trzy, cztery, one, two, three, four. One, two, three. Za pierwszym razem grałem idealnie w punkt z metronomem. Starałem się, wiadomo, no idealnie w punkt to nie jest ocena mojej gry, tylko to, co chciałem zrobić. Za drugim razem wykorzystałem podział rytmiczny, czyli to była moja, powiedzmy, ćwierć nuta, a grałem ósemkami, czyli dwa razy szybciej. Ale w metronomach macie taką opcję, zobaczcie, clicks per beat, że możecie sobie ustawić na przykład 2 i wtedy w tym tempie robi się więcej uderzeń. Jeżeli nie jesteście pewni tego, co robicie, to lepiej sobie pomóc, niż ćwiczyć bez sensu, czyli ćwiczyć z
metronomem. Musicie być świadomi tego, co robicie, bo inaczej wasze ćwiczenie nic nie pomoże, a metronom będzie tylko przeszkadzał, choć niektórym nie przeszkadza. Kolejny problem wynika z czystego lenistwa i chodzi tutaj o naklejanie dźwięków na gry w gitary. Czyli często spotykane są takie naklejki, że możemy sobie podpisać progi na gitarze. Na przykład, że na trzecim struny A mamy dźwięk C i tak dalej. I mamy taką całą mapę kolorowych naklejek, które jedyne co robią, to nie uczą nas dźwięków na gryfie, a zwalniają nas od myślenia. Więc nigdy w ten sposób nie nauczycie się dźwięków na gryfie. To jest tak, jakbyście całe życie jeździli na rowerku z doczepionymi kółkami. Jeżeli nie zmusicie się do tego, do wytężonej pracy mózgu, to mózg zawsze będzie po linii najmniejszego oporu sczytywał te dźwięki z waszych naklejek, a nie je zapamiętywał. To jest zupełnie inny proces. Nie znam nikogo, kto by się w ten sposób nauczył dźwięków na gryfie, a znam naprawdę kilka osób, które w ten sposób próbowały. Więc jeżeli chcecie nauczyć się dźwięków na gryfie, możecie robić to na kilka sposobów. Jeżeli chcecie czytać nuty, to czytajcie nuty. Tu mam materiał na ten temat i w linkach poniżej. Jeżeli chcecie, po prostu nie chcecie czytać nut, ale chcecie znać dźwięki, to róbcie sobie zadania na szukanie dźwięków. Szukajcie akordów, szukajcie skal po dźwiękach. Wykorzystajcie sobie aplikacje do szukania dźwięków. Ja też mam na ten temat bestseller, czyli naukę dźwięków na gryfie. Jest to książka, zeszyt właściwie, w której są zadania na szukanie dźwięków i bardzo wiele osób w ten sposób się nauczyło. Jeżeli nie wytężycie mózgu, to nigdy tego nie zapamiętacie. To tak samo, gdybyście się umieli zapis tabulaturowy i chcieli nauczyć nut, mając nuty i tabulaturę. Zawsze wzrok będzie patrzył w tabulaturę. To jest 100% potwierdzone. Nie nauczycie się nut, jeżeli będziecie patrzeć w tabulaturę. Nie nauczycie się dźwięków na gryfie, jeżeli będziecie je szczytywać z gryfu. Także bądźcie tutaj rozważni, bo to są takie rzeczy, że często frustrują. Człowiek myśli, że po pół roku takiego rozkminiania nagle będzie znał dźwięki na gryfie, ale jak odczepicie sobie te kółka z gryfu, no kółka z gryfu, to też mogą być kółka, ale chodzi mi, wiecie, ta metafora z rowerkiem. Jeżeli odczepicie sobie kółka, to dopiero wtedy zaczynacie zapamiętywać, gdzie jaki dźwięk się znajduje. A jak doskonale wiecie, to jest pierwszy krok nauki teorii muzyki. Jeżeli nie umiecie dźwięków na gryfie, to nic więcej na ten temat nie zrozumiecie, dlatego warto się tym zainteresować. Przechodzimy do kolejnego problemu. Kolejny często spotykany błąd to ćwiczenie w kółko tego samego. Jeżeli oglądaliście moją serię Ćwicz Mądrze, to już doskonale wiecie, jak powinno się to robić dobrze. Jeżeli nie, obejrzyjcie sobie, jest sporo filmów na ten temat, jak sobie zorganizować ćwiczenia tak, żeby one dawały jakiś rezultat, czym się różni ćwiczenie od grania i tak dalej. W skrócie, chodzi o to, że granie tych samych rzeczy, które już umiecie zagrać, was w żaden sposób nie rozwijają. Odcinacie kupony tak naprawdę od tego, co umiecie, więc rozwój polega na ćwiczeniu rzeczy, które sprawiają problem. Jeżeli umiesz zagrać na przykład chromatykę po kolei palcami 1, 2, 3, 4, dajmy na przykład takie ćwiczenie, to nie graj już tego, odpuść to, zmień kombinację palców, spróbuj zagrać gamę, na przykład durową, molową, jakieś inne rzeczy. Nie graj ciągle tego samego w kółko. To jest bardzo częsty błąd wśród osób, które nie mają nauczycieli, że myślą, że grając ciągle to samo, będą w jakikolwiek sposób się rozwijać. To jest totalna bujda na resorach. Musicie nowe rzeczy poznawać, nowe utwory, nowe ćwiczenia, nowe jakieś tam fragmenty muzyczne. To was rozwija, a nie granie tych samych rzeczy w kółko. Jak już jesteśmy w temacie ćwiczeń, to wypada wspomnieć o tak zwanych głupich ćwiczeniach, czyli takich, które nie dają żadnych rezultatów. I przede wszystkim chodzi o to, żeby nie grać bez skupienia, żeby nie grać oglądając telewizję, żeby nie grać oglądając filmy na YouTubie, żeby nie grać słuchając muzyki. Naprawdę niektórzy w ten sposób ćwiczą. Musicie być absolutnie skupieni na tym, co robicie, musicie być skoncentrowani, musicie się starać, żeby zrobić to poprawnie. Jeżeli sobie tak gracie i coś tam teges i tutaj pół dźwięków nie wchodzi, koordynacja siada, w ten sposób nie ćwiczycie, tylko marnujecie swój czas. Druga rzecz to robienie głupich ćwiczeń na zasadzie, że jeżeli chcę fajnie zmieniać struny, no to gram sobie po kolei dźwięki.
Jeżeli macie problem z prawą ręką, nie trafiacie w struny, to grajcie rzeczy oparte o trafianie w struny. Jeżeli macie problem z lewą ręką, pograjcie rzeczy, które są wymagające dla lewej ręki. Nie myślcie, że grając na przykład taką chromatykę po kolei dźwięki, wypracujecie sobie fajne naprzemienne kostkowanie, bo to ćwiczenie ma co innego na celu. Każda etiuda, każde ćwiczenie, które znajdziecie w sieci, czy tam w jakichś książkach, kursach, jest zrobione w jakimś celu. Więc jeżeli na przykład nie wiecie, co robić w danej chwili, lepiej się nauczyć jakiegoś utworu, niż ćwiczyć rzeczy, które są wam niepotrzebne i które was nie rozwiną w tym kierunku, który w danym momencie jest potrzebny. Dlatego skupiajcie się na tych ćwiczeniach, nie róbcie ich bezmyślnie, a po drugie, dobierajcie sobie ćwiczenia do tego, co jest w danym momencie wam potrzebne, czyli zastanówcie się tak naprawdę, co dane ćwiczenie ma na celu i wtedy będziecie robić to zdecydowanie lepiej, będziecie wyciągać więcej z tych ćwiczeń, no i będziecie rozwijać w tych rzeczach, które was frustrują, a nie w rzeczach, które na przykład już umiecie doskonale zagrać. Trzeba mieć świadomość tego, co każde ćwiczenie ma na celu. I myślę, że z tym zdaniem mogę was zostawić w tym podpunkcie. Dobra, powiedziałem o tym ćwiczeniu na odpierdziel, ale to jest jakby skrajny przypadek. Jeżeli ćwiczycie rzeczywiście w skupieniu, to dobrą poradą jest zamknięcie oczu i skupienie się na jakości dźwięku, który wydobywacie. Tak jak wspomniałem już wcześniej, gitarzyści lubią się oszukiwać wzrokowo, że nacisnąłem, więc przecież jest dobrze, nie? Ale tak naprawdę instrument nie służy do tego, żeby na nim machać palcami, dociskać i szarpać, ale do tego, żeby wydobywać ładne dźwięki, więc starajcie się weryfikować jakość waszych ćwiczeń poprzez nagrywanie się, robiłem o ten materiał, poprzez po prostu słuchanie. Zamknijcie oczy i zastanówcie się, czy te dźwięki, które wydobywacie na gitarze, czy one są fajne, czy chcielibyście czegoś takiego posłuchać. Jeżeli gracie gamę, to można ją zagrać w taki sposób. Mniej więcej na równi, ale można też zagrać to niechlujnie, czyli nacisnąć w dobrym momencie dobre struny, szarpnąć dobre struny, ale zagrać na przykład... Jeżeli dane ćwiczenie polega na akcentowaniu i na kontroli dynamiki, no to wtedy oczywiście warto to robić tak, jak jest w ćwiczeniu. Ale jeżeli po prostu gracie, postarajcie się skupić na tym, żeby to, co jest do zagrania, żeby zabrzmiało jak najlepiej. I tutaj właśnie chodzą te wszystkie niedoróbki, typu niedociśnięcie progu, brzęczenie struny, brak odpowiedniego uderzenia, że macamy się ze strunami, zamiast je szarpnąć, albo wręcz przesadzamy z siłą uderzenia, więc starajcie się wszystko robić z głową i pozwoli wam to oszczędzić sporo czasu i sporo potem kłopotu przy wyplenianiu złych nawyków. Każdy z nas chciałby grać szybko i szybko się tego nauczyć, prawda? Każdy chciałby w przeciągu 2 tygodni grać jak Yngwie Malmsteen czy jakiś inny wymiatacz gitarowy. I często zarzucacie sobie zbyt duże tempo przy ćwiczeniach. Dobre ćwiczenia polegają na tym, że jesteś świadomy każdego uderzenia, że masz powtarzalność, czyli że za każdym razem grasz w ten sam sposób, że zapamiętujesz ruchy, robisz dobre nawyki, skupiasz się na tym, żeby minimalizować ruch ręki jednej, drugiej, żeby ten dźwięk był dobry i tak dalej. Więc najczęstszym błędem nowicjuszy jest zarzucanie sobie zbyt szybkiego tempa. Włączacie tempo, które jest nieosiągalne dla was. I jeżeli doświadczony gitarzysta może tak robić, bo ma już solidne podstawy, o tyle początkujący w ten sposób nabawi się miliona złych nawyków. Zbyt silno gra, zbyt niedokładnie, nie ma powtarzalności, za każdym razem kostkuje inaczej, oszukuje przy zmianie strun. Mamy zagrywkę na naprzemienne kostkowanie, ale gdzieś tam się pojawi 2 razy uderzenie w dół albo 2 razy uderzenie w górę. To skutecznie spowalnia wasz proces nauki. Jeżeli macie powtarzalność i za każdym razem wykorzystujecie ten sam ruch, za każdym razem tak samo ustawiacie kostkę, uczycie się szybciej, zapamiętujecie, pamięć mięśniowa jest po waszej stronie. Jeżeli gracie w taki sposób, że raz uderzycie 2 razy w dół, potem 2 razy w górę, potem inaczej w ogóle zaczniecie tą zagrywkę, to tak naprawdę nie uczycie się, nie zapamiętujecie, ciągle gracie coś nowego i to nie jest w żaden sposób powtarzalne. To powoduje właśnie frustrację, że gram coś od tygodnia i nie wiem tego zagrać. Ale zastanów się, czy grasz to poprawnie, czy za każdym razem robisz tak samo, czy
masz świadomość tego, co się dzieje, czy gasisz pożar w trakcie ćwiczeń. Nie o to chodzi, żeby gasić pożar, tylko żeby budować solidne fundamenty. O Jezu, jak górnolotnie to zabrzmiało. Bazok, filozof. To, z czym ostatnio spotykam się, przez to, że mój kanał ma dużo wspólnego z teorią muzyki, że dużo o tym mówię, że tłumaczę różne zagadnienia, mniej i bardziej skomplikowane, macie całą playlistę o teorii muzyki dla każdego, rytm dla każdego, te rzeczy, które się przydają, żeby wiedzieć, co się gra, mieć świadomość tego, jakby zauważyłem, że ma to trochę negatywny wpływ na moich widzów, na moich uczniów niektórych i na moich patronów. Generalnie chodzi o to, że gitarzyści zaczynają zamiast ćwiczyć i zamiast robić muzę, zamiast grać muzę, zaczynają teoretyzować za bardzo. Uwierzcie mi, że jest to coraz częściej spotykany problem. Granie na gitarze nie polega na tym, żeby sobie rozpisywać trójdźwięki na kartce. Owszem, można sobie w ten sposób pomóc, ale te trójdźwięki trzeba znaleźć na gryfie, trzeba umieć je zagrać, trzeba je wykorzystać w praktyce. Teoretyzowanie, to, że obejrzycie jakąś lekcję i rozumiecie, tak, improwizacja tutaj, triad pairs, no pewnie, upper structures, jasne, no widzę tutaj, jest dominanta wtrącona, oczywiście, super, że to rozumiecie, ale stąd do punktu, kiedy jesteście w stanie to swobodnie wykorzystać w waszej grze, bądź w kompozycji, bądź w po prostu jakby w waszym graniu, tak ogółem mówiąc, no to jest naprawdę długa, to jest długa droga do internalizacji, czyli do wdrożenia danego tematu do waszej gry w taki sposób, że robicie to naturalnie, podświadomie. To jest cholernie długa droga, więc błagam was, nie teoretyzujcie, nie uczcie się teorii muzyki, jeżeli nie potraficie zagrać prostych utworów, jeżeli nie umiecie zagrać szant na gitarze, nie bierzcie się za naukę interwałów, jeżeli nie umiecie zagrać trzech riffów rockowych, nie bierzcie się za harmonię funkcyjną, bo to nie do tego służy. Teoria ma działać pomocniczo w nauce gry na gitarze. Ma powodować, że to, czego się uczycie, zaczynacie rozumieć. Więc nie poświęcajcie czasu na rzeczy, które was w żaden sposób nie rozwijają w samej grze. Nie teoretyzujcie gitary w dłoń. To nie jest byle jakie motto. To znaczy, że trzeba przede wszystkim zajmować się praktyką. Trzeba mieć gitarę w dłoni, ćwiczyć i rozwijać się muzycznie, a nie tylko w teorii. I na koniec moje ulubione, za co nienawidzą mnie wszystkie gałgany świata, czyli pitolenie do podkładów. Jak doskonale wiecie, o czym mówiłem w filmie, czym się różni granie od ćwiczenia, pitolenie do podkładów to nie jest w żaden sposób ćwiczenie. Włączając podkład i grając byle co, nie myślicie tak naprawdę, co chcecie zagrać, co chcecie w danym momencie wyćwiczyć, jak do tego podejść, po prostu ruszacie palcami, jakieś dźwięki się wydobywają i nic z tego więcej nie wynika. Jeżeli traktujecie to jako rozrywkę, jako przyjemność z gry na gitarze, nie mam z tym żadnych problemów, ale jeżeli traktujecie to jako ćwiczenia, to nie zdziwcie się, że po tygodniu takiego grania zamkniecie się w jednym schemacie, w tych samych ścieżkach po gryfie i nie będziecie w żaden sposób się rozwijać. Więc tutaj uwaga, gałgany świata. Pitolenie do podkładów to nie jest ćwiczenie. Pitolenie do podkładów to nie jest ćwiczenie. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę i koniecznie go udostępnijcie na jakichś grupach gitarowych, może na swoim wallu na Facebooku, żeby jak najwięcej początkujących gitarzystów skorzystało z tej wiedzy. Ja to robię dla wszystkich, za darmo. Możecie z tego korzystać, możecie się dzielić tym. Chcę, żeby to dotarło, żeby się niosło, żeby doszło do jak największej liczby gitarzystów, aby i oni nie popełniali błędów, które bardzo łatwo przeoczyć w swojej grze. Zatem bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie. Dziękuję patronom za to, że wspierają mnie finansowo. Wam, że udostępniacie, lajkujecie, komentujecie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów związanych z konkretnymi technikami gry na gitarze. Albo na przykład z ćwiczeniami improwizacji, czy coś w tym stylu. Co jeszcze mogę rzec? Fajnie, że oglądacie do końca. Mam dla was konkurs zgodnie z tym, co obiecałem. Ostatnio zamówiłem w No Logo Pix 1000 sztuk kostek dla moich patronów. Więc czemu by się nie podzielić z widzami? W każdym razie, zasady konkursu są proste. Wystarczy udostępnić ten film,
zasubskrybować kanał, napisać komentarz, kliknąć lajka. Zajmie wam to dosłownie, nie wiem, czy dwie minuty, może minuta. I trzy osoby wśród komentujących, którzy spełnili wszystkie wymogi, dostaną ode mnie kostki, wyślecie mi adresy na maila i ja sobie oczywiście na własny koszt je wyślę jakimś listem poleconym, po 10 sztuk dla każdego, więc 3 osoby po 10 sztuk. Podobny konkurs będzie miał miejsce na Instagramie, tam jest mniej odbiorców, więc rozlosujemy tylko jeden albo dwa komplety w zależności od tego, ile osób się w to zaangażuje. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za wszelkie wsparcie, fajnie, że zostajecie do końca. Trzymajcie się ciepło, ćwiczcie gitary w dłoń, do następnego. Cześć, a jeżeli chcecie mieć dostęp do dodatkowych filmów, przypominam o moim Patronite. Tam za 10 zł miesięcznie można dostać dodatkowe kursy, lekcje, suplementy i inne rzeczy, których tutaj na kanale nie ma. Dzięki!